Cześć kochani, dziś książkowy vlog. Jak sobie tak przypominam, to ostatni taki vlog o książkach nakręciłam dokładnie rok temu. A dlaczego? Bo w ciągu roku brakuje mi czasu na czytanie, ale nadrabiam na wakacjach i wtedy czytam po kilka książek. W tym roku też mi się udało, a udało mi się na krótkich wakacjach między drzew przeczytać Złotą Klatkę Camille Leckbery, o czym Wam opowiedziałam już i bardzo spodobała mi się ta książka. Przeczytała ją również moja przyjaciółka z równie szybkim tempem. Karola, też przeczytałaś? Oczywiście. Też się podobała? Bardzo. Świetnie, nawet mój pan małżonek przeczytał, też mówił, że super, więc pomyślałam, że sięgnę po coś tej samej autorki i sięgnęłam po Księżniczkę z lodu, bo właśnie tę pozycję jedna z Was poleciła mi pod vlogiem właśnie z ulubieńcami, jak mówiłam o Złotej Klatce, i pomyślałam, ok, przeczytam coś tej autorki. No i padło na Księżniczkę z lodu, ale od razu mówię, że poczułam, że styl autorki w tej książce jest nieco inny, że Księżniczka z lodu idzie nieco wolniej, tam się wszystko rozwija. Zupełnie inne tempo tej książki jest niż Złotej Klatki, którą tak mi się podobała. Mimo wszystko przeczytałam Księżniczkę z lodu, podobała mi się i mogę Wam śmiało polecić. Nie jest to najnowsza książka, ale warto przeczytać. O co chodzi tam? To jest zachodnie wybrzeże Szwecji, w wannie zostaje znaleziona martwa kobieta. Wszystko wskazuje na to, że popełniła samobójstwo, ale mama tej kobiety, która popełniła samobójstwo, nie wierzy w to samobójstwo. Ma poważne wątpliwości i prosi przyjaciółkę z dzieciństwa tej zmarłej córki, by rozwikłała tę zagadkę. Ponieważ jest ona dziennikarką, no to matka uważa, że ma predyspozycję i powinna się zająć tym tematem. Pomaga jej policjant, kiedyś zakochany w niej bardzo chłopak. No i razem starają się rozwiązać tę zagadkę. Zakończenie będzie dosyć nieoczekiwane. Nie spodziewacie się, jak to się skończy. Nie mogę więcej zdradzić, ale jak najbardziej polecam. Księżniczka z lodu Camille Leckbery. Inaczej, inne tempo, nieco wolniejsze. Wolniej się ta książka rozwija niż Złota Klatka, ale jak najbardziej jestem na tak. Polecam. Kolejna książka, którą kupiłam spontanicznie na lotnisku, ponieważ ubolewam, że zabrakło mi czasu iść do księgarni na spokojnie sobie powybierać książki do Hiszpanii, więc spontanicznie jedną książkę wzięłam na lotnisku, żeby miała co czytać w samolocie. Książka Baby Moniki M. Jest to historia kobiety klasy premium, tak można to nazwać, prostytutki, która świadczy usługi seksualne dla wyższych sfer, dla ludzi z korporacji, dla polityków, dla ludzi z ważnych urzędów. Jest to książka, którą przeczytałam bardzo szybko. Nie miałam wypieków na twarzy, nie ekscytowałam się jakoś. Bardziej jednak zasmuciło mnie to, jak ta seks-korupcja w Polsce wygląda, jak jest szeroko rozwinięta, jak bardzo źle to wygląda. Wydaje mi się, że jest to prawdziwa historia. Tam oczywiście zostały zmienione niektóre imiona, nazwiska, no ale tak, historia jest prawdziwa, pani podobno też jest prawdziwa. I jeżeli tak wygląda Polska, to nie jest dobrze. Czy polecam tę książkę? Tak, przeczytajcie, sami ocenicie, przeczytajcie ją dosłownie chwilę, bo się bardzo szybko czyta. Baby pani Moniki M. I to jest druga książka, którą przeczytałam chyba w jeden dzień czy w półtora dnia. I kolejna książka. Sięgnęłam po coś, znowu po thriller, bo lubię, jak się tam zabijają, coś się dzieje. Lubię takie historie. Jest to książka pani Lizy Marklund, Szczęśliwa ulica. Jest to 10. tom historii o dziennikarce, ale te tomy jak gdyby można sobie oddzielnie czytać i zaczynać, o którego się chce. Dziennikarki, która ma za zadanie rozwikłać też pewną zagadkę. Przedsiębiorca, znany przedsiębiorca, ekspolityk, zostaje napadnięty we własnym domu, słuchajcie, i zmaltretowany, walczy o życie w szpitalu, jest w śpiączce, ale w tym samym czasie znika jego żona.
Żona, która grała rolę żony idealnej, ale w trakcie właśnie tego dziennikarskiego śledztwa wychodzi na jaw, że jednak ta żona nie była taka idealna, że tam ta żona jest po części, musi coś tam być winna, coś tam się, no, chodzi o tę żonę. A więcej Wam powiedzieć nie mogę. Książkę warto przeczytać. Szczęśliwa ulica nazywa się. Sama Liza Marklund sprzedała już 15 milionów książek. To też coś oznacza, że też fajnie się czyta jej książki i są naprawdę dobre. Szczęśliwa ulica, taki tytuł tej książki. Bardzo polecam. Kolejna książka, którą przeczytałam, nie jest to najnowsza książka, ale przeczytałam tak, była właśnie w Hiszpanii, w biblioteczce leżała, książka Ewy Winnickiej, Angole. I słuchajcie, autorka książki oddaje głos Polakom, którzy mieszkają na Wyspach Brytyjskich i pochodzą z różnych grup społecznych. Część z nich wróciła do Polski, ale znakomita część jeszcze jest cały czas za granicą, no bo wiecie, setki tysiące, dziesiątki tysięcy, jak nie milion czy więcej wyjechało za granicę. I tak mi się wydaje, że ta książka Angola jest dla tych wszystkich, którzy myślą o wyjeździe za granicą, którzy chcieliby się przeprowadzić, że może warto przeczytać najpierw taką książkę i zobaczyć, jak to naprawdę jest, bo ludzie, którzy tam się wypowiadają w tej książce, wpadli w różne pułapki. Niektórzy walczyli o prawa pracownicze, niektórzy wylądowali na ulicy, niektórym poszczęściło się bardzo, niektórzy się rozchorowali. Warto przeczytać, jeśli gdzieś tam po głowie Wam chodzi taki wyjazd. Przeczytajcie najpierw tę książkę, Ewa Winnicka, Angole. Czyta się też bardzo szybko, bo każdy rozdział przedstawiony jest, inna osoba przedstawia swoją historię, więc super fajnie się czyta. Nie udało mi się przeczytać książki, nowej książki, Sekrety Sztokholmu. Jest to thriller Hanny Lindberg. Nie przeczytałam, ponieważ mam z książkami tak, jeżeli pierwsze 40 stron mnie nie wciągnie, ja książkę zrzucam w kąt. Ja akurat też Sekrety Sztokholmu mnie nie wciągnęły, ale mam już dwie książki z polecenia mojej przyjaciółki, o których Wam nie powiem, ale chyba przeczytam i znajdę jakoś ten czas. I jeszcze mam książkę od Karoli. Co to za książka, którą powinnam przeczytać? Za zamkniętymi drzwiami. I jest to książka... Jakieś zabójstwo? Coś tam się wydarzy? Ogólnie ona jest trochę w stylu Złotej Klatki. Okej. Okay. Że jest małżeństwo, które okay. jest idealne. To nie moje. Okej. Okay. I robią idealne kolacje, kobieta jest idealna, mężczyzna jest idealny, ale jest coś tam, co później... No, jest dobra, zabójstwo. Jest zabójstwo, dobra, nie mów więcej. Za zamkniętymi drzwiami poleca Karola. Jeśli którąś z tych książek znacie, to dajcie znać w komentarzu, czy zgadzacie się z naszymi opiniami, a może polecicie mi jakąś nową książkę, którą ostatnio przeczytałyście, dajcie koniecznie znać. To tyle na dziś. Ojej, mam nadzieję, że szybciej nakręcę kolejnego vloga o książkach, że nie będę czekała kolejny rok, że jednak będę lepiej wygospodaruję ten czas wolny dla siebie, bo nie ogarniam tego życia jako mama, żona, macocha, matka, blogerka, vlogerka, influencerka. Dziękuję bardzo za dziś. Subskrybujcie mój kanał. Do następnego razu. Pa!